Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim już odcinku Let's Play Tomb Raider 2 The Dagger of Xian. Ostatnim odcinku, którym pokażę Wam dom Lary, czyli teoretycznie poziom treningowy, który powinno się pokazywać na początku, ale co tam. Ja jako bonus zawsze dodaję, ponieważ dla mnie trening osobiście nie jest potrzebny, więc nie ma sensu jakoś specjalnie tego przechodzić. Natomiast warto pokazać dom Lary, jak się zmienił od Tomb Raider 1 i co ciekawego się tam znajduje. Tak wygląda fotka. Welcome back. After that grueling business last year, I decided to build this assault course to hone my skills and learn some new ones. Lara przy okazji będzie nas tutaj uświadczać jakimiś ciekawymi lub mniej ciekawymi komentarzami. Jeżeli chcecie poczytać sobie tłumaczenie, to oczywiście zapraszam do opisu filmu. Tam jest link do tłumaczenia wszystkich tych tekstów z Tomb Raidera, także można sobie tam poczytać. No i zaczynamy w tym miejscu. Lara ma taki ciekawy stroik. I od razu, że tak powiem, jesteśmy przygotowani na taki trening na ścieżce zdrowia, powiedzmy, która jest na czas. I jest oczywiście Winston. Nie wiem, czy był Winston w pierwszej części. Już kurczę, nie pamiętam. Pamiętam, że pierwsza część w ogóle nie miała dworu. Zaczynaliśmy w domku Lary i tam mogliśmy się tylko poruszać, jeśli pamiętacie. Natomiast tutaj w Tomb Raider 2 dodali całe podwórko, na którym możemy się oczywiście bawić. Dobra, to przebiegnijmy. Tak, sobie oczywiście. Czekajcie, wrócimy na start, żeby zobaczyć. O, żeby nie spaść, dobrze by było. Żeby podliczyli nam ten czas. Wątpię, bo ja aż taka dobra w tym nie jestem. Dobra, trochę wspinaczki. Oczywiście oprócz normalnego treningu jest tu pewna rzecz fajna, którą warto odkryć. Hopsa, 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 hop. Wow. Wow. Okej. Na pewno to nie będzie najlepszy czas. Ja nie jestem tutaj nikim nadzwyczajnym, jeśli o to chodzi. No, żartujesz. Nie będę ci teraz wracać na start. Nie chcę mi się już. Już za daleko mam. Nie. Skakuj tam. No trudno. Nie policzymy czasu. W każdym razie takie coś można sobie poćwiczyć. Tutaj chyba wszystkie ruchy Lary są wykorzystane, także nie ma problemu. Ale to niedobre, no. No okej, okay. Skoro przeszliśmy tu, to mamy jeszcze taki ładny ogródek. Ona coś tam też do mnie mówi o ogródku. Nie wiem. Nic tu specjalnego nie ma. W Tomb Raider 3 tutaj są... Taki spoiler. A tutaj są jeszcze takie... Nie wiem... Tabliczki do strzelania. Kurczę, jak to się nazywało. Nie pamiętam. W każdym razie ten... Dostajemy właśnie broń i możemy postrzelać. Tutaj w Tomb Raider 2 w domu nie dostajemy broni. To jest bramka wyjściowa, świat zewnętrzny. Tylko kawałek tego świata tam jest. Ktoś jak zna bugi może sobie wejść na mury i pozwiedzać, że tak powiem, poza granicami. Tutaj mamy jeszcze fontannę, która z ryba w ogóle. Tak? Dobrze mi się wydaje. Jest taka poskręcana ta ryba. Ma dziwny wyraz twarzy.
i sławetny, że tak powiem, labirynt. Ale do labiryntu to wejdziemy później. Najpierw zwiedzimy cały dom, a potem wam pokażę właśnie to tajne pomieszczenie ukryte w domu Lary. W którym są różne ciekawe rzeczy. Znaczy, no, ciekawe bądź mniej ciekawe, zależy jak na to patrzeć. Okej. Okay. No to może pójdziemy najpierw do kuchni. Zobaczymy kuchnię. No tutaj bardzo dużo się zmieniło od Tomb Raider 2, od Tomb Raider 1, bo w Tomb Raider 1 było to wszystko zawalone pudłami w głównym holu. I tam praktycznie nie dało się chyba nigdzie przejść, tylko do sali gimnastycznej. Tak mi się wydaje, już prawie nie pamiętam. No i tu mamy chłodnię, w której gracze lubią zamykać Winstona i w której my też zamkniemy Winstona. Trochę później, chyba że tu przylezie. Gdzieś tam się tłucze z tymi szklankami. Winston! Cip, cip! Chodź tu. Mam coś dla ciebie. Zanim on tu przylezie, to miną wieki. Ale dobrze by było... A, to jest jeszcze przejście. Zaraz, zaraz, a tędy... Tędy można wyjść, czy nie można wyjść? Aha, dobra, samo się otwiera. Okej. Okay. Oczywiście szafki, wszystko jest takie mega wielkie, że... w stosunku do Lary. To jest zawsze taka logika Tomb Raidera. Do zlewu można wejść, można tu jak w wannie skorzystać. W zlewie się myć. No, tutaj zawsze w tym salonie lubiłam sobie ćwiczyć skoki różnego rodzaju, jak byłam młodsza zwłaszcza. Uwielbiałam domek Lary zawsze i wykonywać różne ewolucje Larą. Tutaj jest muzyka, ale nie wiem, czy się włączy. A, włączy się, okej. Okay. Bo kiedyś mi się muzyka nie włączała, ale to chyba miałam właśnie tą wersję sold out, gdzie muzyka była wycięta. Także możemy trochę posłuchać muzyczki. Tu mamy basen. Z basenu też uwielbiałam korzystać i uwielbiałam różne wymyślać motywy, jak skoczyć do basenu. Tu chyba w trójce był przycisk, ale tu nie ma. Także... Też uwielbiałam pływać w basenie, mimo że tu nic specjalnego nie ma. Tu nie ma żadnych ukrytych przejść, ani nic takiego. Po prostu tak, żeby sobie popływać. Zwłaszcza, że Tomb Raider 2 chyba był pierwszym, którego miałam osobiście. Właśnie w tej wersji sold out. I zawsze właśnie się jarałam tym domkiem. Uwielbiałam tu przebywać. O, przyszedł mi stąd, dobra. A, może uda się go zamknąć w tej zamrażarce. Chodź tu. No, także mogłam sobie... że w ogóle podobało mi się to, że mam taką wolną przestrzeń w postaci domu, z której mogę korzystać jak tylko chcę. Mogę sobie biegać, skakać, robić wszystko niemalże, co mi się dusza zapragnie. Oczywiście to nie Simsy, tutaj nie mam możliwości w niektórych rzeczy, ale... Ale jak dla mnie, nie wiem, chodzenie tak po takim domu, pływanie w basenie, poruszanie się po tych wszystkich, nie wiem, salach treningowych czy coś takiego, to było dla mnie coś wielkiego kiedyś. Teraz już wiadomo, nie robi to aż takiego dużego wrażenia, ale nadal pozostał pewien sentyment. No chodź. Zamknijmy go tutaj, ponieważ później właśnie chcę zrobić z tym labiryntem, a on będzie nam przeszkadzał, bo tam jest niestety czasówka. Dlatego dobrze by było się go pozbyć. Papa Winston, poczekaj tutaj. Dobra, może wyłączę już tą muzykę, bo trochę mnie irytuje, że jest tak głośno.
Chociaż może sama się wyłączy. Ła. Dobra, istotne. Wyłączymy. Dobra. Pójdziemy jeszcze zwiedzić piętro. O, tutaj właśnie są te drzwi do tajnego schowka Lary, do których będziemy się usiłowali dostać. I mam nadzieję, że nie zajmie mi to całego dnia. Bo najlepiej by było, jakby właśnie za pierwszym razem się udało, ale takiego szczęścia to ja nie mam, zwłaszcza z czasówkami. Dlaczego słyszę Winstona? Miał siedzieć w zamrażarce. Mam nadzieję, że on nie wylezie stamtąd. Dobra. Mamy sypialnię Lary, w której było... która wystąpiła, że tak powiem, w Home Sweet Home. Mamy balkonik, na który nie możemy wejść, niestety. O, i tu jest właśnie ten schowek. Tutaj już nie mamy tego klucza. Przepraszam, jest. Aha, tutaj się zapisują najlepsze czasy, jak się przejdzie ten trening z początku. Tu mamy wannę, prysznic. Zawsze mi się wydawało, że w tym prysznicem coś jest. No. Toalety, wszystko pięknie, ładnie. Nawet szczoteczka do zębów. Nie wiem, czy nie trochę za duże jak na Larę, no ale... Jak zwykle, wszystko jest tu za duże. Nie chcesz sobie napalić w kominku? Zresztą on może się już pali, ja nie wiem. Lepiej tam nie wchodzę, bo się spalę. Tutaj niestety problem polega na tym, że nie da się zapisywać gry ani wczytywać w domku Lary, bo to jest poziom treningowy. O, tutaj jest piwnica. Zaraz tam pójdziemy. Tam jest mrocznie. I tu chyba mamy pokój muzyczny, tak. Pokój muzyczny chyba też był w Tomb Raider 1. Ale tam chyba stało tylko pianino czy fortepian? Pianino. Nie wiem. Harfa. I tu mamy... Tu mamy biblioteczkę. W Tomb Raider 3 jest o wiele więcej możliwości. Tam jest więcej takich ukrytych przejść zrobionych do okulary. Przez co bardziej mi się podobał zawsze niż w Tomb Raider 2. Ale bardzo długo nie miałam Tomb Raider 3 i musiałam się zadowolić tym domkiem. Ale że można sobie pozwiedzać. Pooglądać. I pójdziemy do... Tak, tylko że... Czy ja mam... Ja nie mam flary żadnych. Prawda? Buu, a tam jest ciemno. Okej, okay, tam jest jakieś przejście na strych, bo ten strych jest również w Tomb Raider 3 i tam jest bardziej to wykorzystane, ponieważ tam jest czasówka w tym miejscu. No tutaj raczej nic nie ma, z tego co pamiętam. Chociaż może jakieś flary są, ale... Szczerze mówiąc, nie widzę. Okej, dobra, nic tu ciekawego nie ma, idziemy stąd. Lepiej się zająć tym... labiryntem. Pewnie się będę męczyć nie wiadomo ile. No i tak pamiętam, że uwielbiałam właśnie skakać z tych schodów na główkę i zabijać Larę. Bo ona jak skoczy z tych schodów, oczywiście z wyżej tych tam całkiem u góry, na sam dół, no to skręci sobie kark. Byłam sadystką okropną. No dobrze. Z tego co pamiętam, zasada labiryntu jest taka, że żeby iść cały czas w prawo, a wracając
iść w lewo, trzymać się po prostu tej ściany, tak mi się wydaje. A tak, już chciałam zapisać. Więc mam nadzieję, że trafimy bez większego problemu. Pamiętam, że przy końcu chyba trzeba było skręcić w lewo, czy coś takiego. Ale wydaje mi się, że właśnie patrzyłam zawsze po tej ścianie i trzymać się tej ściany. Zobaczymy, czy to nas doprowadzi. Nigdy nie lubiłam tego labiryntu, zawsze się go bałam i nigdy nie umiałam go przejść. Dopiero od niedawna sama przeszłam ten skrót i o, czekajcie. Wydaje mi się, że tutaj. Albo nie tutaj. Kurde, nie wiem. Nie. Czekajcie, wrócimy się. I tu chyba. O, tak, tu. I trzeba się po prostu potem trzymać tej ściany i biegnąć oczywiście najszybciej jak się da, bo tu jest czasówka. A najpierw przejdziemy tędy. Ała. Oczywiście musiałam walnąć w ścianę. Fajnie by było, jakby się udało za pierwszym razem, naprawdę. O, i tu są flary. Jakby ktoś chciał sobie rozjaśnić strych. No można. To jest właśnie nie fair. Ja bym chciała w tym miejscu zapisać. To jest brzydkie. A te posągi to są... chyba z Tomb Raider 1. Mi się wydaje. Dobra. Głęboki wdech i mam nadzieję, że się uda, bo jak się nie uda, to zobaczycie tylko tą udaną próbę. Nie ma sensu was męczyć tym. Zwłaszcza, że już 17 minut głupot. Okej, okay. Cyk. I teraz trzymamy się tej ściany. Nie, nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się, proszę. Nie, 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 nie. No, te drzwi niestety bardzo krótko trzymają. Szkoda, że nie mamy sprintu. Wow. Nie, nie wstrzymuj się. Nie! O nie. Gdzieś źle poleciało. Nie! To było dobrze. Jesus. Jezu. Żebyśmy zdążyli. Jest! 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 Zwycięstwo! Okej. Okay. Jak widzicie, motyw z trzymaniem się ściany działa i nawet jak się pomyliłam ze dwa razy, to się udało. Yeah! Wygrałam. Dobra, i teraz możemy sobie zapalić flarem. Mam 6 flar. I możemy zwiedzać, co tu ciekawego jest. W piwnicy Lary. A, tak. To jest miejsce ze skarbami. Tak, Lara, które... No, tfu, ze skarbami, które przywiozła Lara ze swoich podróży. Tutaj są mnóstwo wielkiej ilości złota. Tutaj jakaś statuetka. Nie pamiętam, czy były tu jakieś istotne skarby, czy po prostu takie zrzutki. Już tyle tuksjantu nie mamy, niestety. O! Jest posążek Bastet z Tomb Raider 1. To akurat pamiętam. Albo z Tomb Raider 1 Gold. Jakoś. Nie, w Tomb Raider 1 też to było. Też występowało tam. Jakieś dywany. O, tu też z Tomb Raider 1 jakieś takie statuetki też były. No i w sumie to chyba tyle. Tu nawet chyba nie ma tej arki, która była w Tomb Raider 1. Jeszcze jedną flarę poproszę.
No i to w sumie tyle. Trochę słabo jak na element, że tak powiem, wymagający większego wysiłku. No nie wiem, mogłoby tu być coś jeszcze znaczącego dla Lary, coś fantastycznego. Chociaż nie mam pomysłu, co to mogłoby być, ale cóż. Ale coś takiego jest i miło, że jest w ogóle. No, a jak się stąd wydostać? Nic prostszego. Przyciskiem. Przyciskiem. Dziękuję. No. Zaraz. Aha, bo my nie mamy tu sali gimnastycznej. No tak, bo wydaje mi się, że w Tomb Raider 1 była sala gimnastyczna. W Tomb Raider 3 na pewno była sala gimnastyczna, a to chyba nie ma. A smutne. Za to dali taki wielki salon. No i cóż, to w sumie wszystko by było. Jeszcze bym sobie spróbowała, poczekajcie, w sumie 20 minut. Jeszcze jest motyw, żeby dostać się na dach oczywiście, albo na mury. Co tu? Tylko zastanawiam się, bo jest możliwość dostania się z tego treningu na początku, tej ścieżki zdrowia całej. Ale czy można na przykład stąd się dostać? Lara miała jakieś takie bugi śmieszne, dziwne. Nie będę jakoś specjalnie próbować na siłę, ale... Zobaczymy. Tak, ja i wykorzystanie bugów w Tomb Raiderze, to jest... Tak. Nie, to chyba tu nie zadziała. No, tu by zadziałało. Sprawdzimy. Chociaż moim zdaniem nie bardzo. No, bo ona jak skacze, to może się dostać wyżej, ale... Nie będę próbowała jakoś bardzo. Pójdziemy się jeszcze przejść na ten trening może. Chciałabym zobaczyć, jaki czas uda mi się wykręcić tam. Bo tak trochę spaliłam na samym początku, ale cóż, takie życie. Brzydki labirynt, nie lubię labiryntu. Tego tutaj. Po prostu źle mi się kojarzy, jak się kiedyś gubiłam w tym labiryncie, to jest po prostu niesamowite. No, trzeba odpowiednio skoczyć. Okej. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Zobaczymy, czy uda mi się wykręcić jakiś fajny czas. Jeżeli macie jakieś takie zapędy też do kręcenia fajnych czasów, to możecie dodać jako odpowiedź wideo. Bardzo chętnie bym zobaczyła, jak wam poszło. I czy lepiej ode mnie, bo wydaje mi się, że na pewno lepiej ode mnie. No cóż, ja nie jestem w tym najlepsza. Ale jeśli macie ochotę, to ja takie odpowiedzi wideo na pewno przyjmę. Nie, spadnę! Ale nie wyłączył się czas, wow. Myślałam, że nie wolno tu spaść. Okej. Okay. Tu. Teraz tędy. Nie wiem, w którym miejscu potem tam powinnam wylądować. A, miałam skoczyć. No, dobra. Już trudno. Nie wiem, w którym miejscu tam potem ten czas się zalicza. Gdzie trzeba wylądować. Bo zawsze wydawało mi się, że na tym występie trzeba wylądować, ale teraz nie jestem pewna. Zobaczymy. Gosh, that was my best time yet. Tak, best time, oczywiście, bo nie masz innych. Tak,
Także tutaj zapisują się nam wszystkie czasy, jak próbujemy po kilkanaście razy, to to się tam zapisuje i jest fajnie. I można się potem podzielić z innymi, jaki mieliśmy czas. No, także myślę, że to by było na tyle. O, możemy się jeszcze efektownie zabić. Tak na koniec. I zrobimy podsumowanie i to by było na tyle, jeśli chodzi o Tomb Raider 2. Teraz będzie fail, jak mi się nie uda zabić stąd. Ale wydaje mi się, że powinno się dać. Dobra. Jo! Tak, i ten dźwięk łamania karku Lary. No i tak. No i to w sumie jest wszystko z mojej strony. I tak jak mówię, na koniec jeszcze małe podsumowanie. Mam nadzieję, że małe i krótkie. Więc mi osobiście Tomb Raider 2 bardzo się podobał. Stał się moim ulubionym głównie ze względu na historię. Wiecie, smok, sztylet, który daje niewyobrażalną moc. Jest to coś, do czego chce się dążyć i co chce się zdobyć, co jest fajnym celem. O, będzie nam przygrywało demo, ale może sobie grać. Także dla mnie jest to bardzo fajny pomysł. Poziomy są różnorodne i bardzo ciekawe. Chyba każdy, kto grał, pamięta Wrak Marii Dori czy Unoszące się Wyspy. Albo, nie wiem, Wielki Mur Chiński. Mimo, że grafika ma już swoje lata i nie są to miejsca żywcem wyjęte z realnego świata, to nadal są niezwykłe i nadal robią wrażenie, przynajmniej na mnie. A przede wszystkim się je pamięta po przejściu gry, pamięta się te miejsca, tak jak wspomniałam, ten wrak Marii Dori, czy Wielki Mur, czy te wyspy, które są tak, nie wiem, odcięte od rzeczywistości i w ogóle jakieś surrealistyczne kompletnie. No a to, że się je pamięta, wydaje mi się sporym sukcesem, bo to znaczy, że poziomy nie są nijakie, nie są bezsensowne, wciśnięte na siłę, czy brzydkie. No wiadomo, grafika ma swoje lata, ale w tamtych czasach to było coś fantastycznego, coś niezwykłego. I myślę, że nadal robi to wrażenie w pewnym stopniu. Nie w takim jak w tamtych czasach, ale jednak robi. Fajnie, że pojawił się bardziej rozbudowany poziom treningowy. Fajnie, że dodali ukryte pomieszczenie, do którego, żeby się dostać, trzeba się troszkę wysilić. Nie jest to może jakaś super wielka nagroda, ale mimo wszystko, jak się człowiekowi uda wykonać tę czasówkę i przejść ten labirynt, to jakaś tam radocha jest z tego, także... Także wydaje mi się, że to jest fajne, chociaż w Tomb Raider 3 wydaje mi się, zrobili to nieco lepiej, bo było tam znacznie więcej ukrytych przejść, lepsza nagroda, przede wszystkim za przejście jakiejś czasówki czy czegoś trudniejszego. Dlatego wydaje mi się, że pod tym względem Tomb Raider 3 jest lepszy. No ale Tomb Raider 2 widać, że się rozwijali, nowe pomysły, więc jest okej. No i ogólnie ja, tak jak już wspomniałam wcześniej, bardzo lubiłam domek Lary zawsze i zawsze traktowałam go jako taki miły przerywnik w innych poziomach, zawsze było fajnie tam sobie poskakać i pobiegać. W całym Tomb Raider 2 no bywało ciężko. Jako chyba właśnie jedno jedyne moje zastrzeżenie to po prostu ilości przeciwników, na które narzekałam momentami, były po prostu zbyt duże, bo momentami miało się wrażenie, że to po prostu jakaś strzelanka, a nie gra akcji połączona z przygodą. Ja zdecydowanie w takich grach wolę bardziej pogłówkować niż wycinać całe armię przeciwników.
Chociaż Tomb Raider 2 nie przebije chyba pod żadnym względem Uncharted najnowszego, który ostatnio przechodziłam też i w którym musiałam wybić po prostu masakryczne ilości przeciwników, to mnie po prostu zabiło tam, bo ja już miałam totalnie dosyć, a tu znowu z nieba mi spadają jacyś nowi przeciwnicy, nowa armia i to człowieka totalnie po prostu zniechęca, żeby dalej przechodzić, bo o, już mi się nie chce, bo już tyle razy zginęłam, albo tyle razy ich pokonałam, a tu jeszcze wychodzą nowi i jeszcze, i jeszcze, i nie wiadomo skąd oni się biorą. To jest po prostu masakra. Także z Tomb Raiderem 2 jeszcze nie jest najgorzej pod tym względem, ale nadal jest to jakiś tam minus, bo ci przeciwnicy, mimo że jest ich, znaczy jest ich dużo i jeszcze są dosyć mocni, także nie to, żeby nam jakoś specjalnie brakowało apteczek, ale cóż, ale jednak jest ich sporo. No i główny boss, Smog, który był takim, wydaje mi się, trochę za prosty do pokonania. W porównaniu po prostu do tych ilości przeciwników, których mieliśmy i siły tych przeciwników, to ten poziom trudności Smoka jakby był trochę bardziej wyrównany. Wydaje mi się, że on powinien być jakiś silniejszy, nie wiem, mieć większe moce czy coś takiego, nie wiem. No ale nie było źle, ja się długo z bossami nie lubię użerać, także dla mnie to nic takiego. Nie jest to jakiś bardzo duży minus. No i w sumie to by było na tyle. Według mojej oceny zasługuje na 9 na 10. I jest to na pewno Tomb Raider godne polecenie. Jeżeli jeszcze nie graliście, to w sumie warto zagrać zawsze. No. Także cóż, to z mojej strony to już by było wszystko. Podzielcie się swoimi wrażeniami na temat gry. Chętnie poczytam, posłucham lub cokolwiek. Ja dziękuję Wam za bycie ze mną duchem i w komentarzach, tak, podczas tego let's playa. Bardzo miło mi się nagrywało go dla Was i mam nadzieję, że jeszcze nie jednego Tomb Raidera razem przejdziemy. Teraz na razie jest lekka przerwa znowu od Tomb Raiderów, ale na pewno jeszcze wrócimy do Tomb Raiderów, na pewno następnym będzie Gold, jak już mi się zachce w niego grać. A potem Tomb Raider 3 bardzo chętnie też dla Was nagram. No i oczywiście wszystkie dalsze Tomb Raidery, ale tak w miarę będę się kierowała po kolei. Także, Jezu, to już naprawdę wszystko. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w innych let's playach. Na razie i pa pa!